Hej, cześć, siemanko, witam was tutaj swojej serdeczności na swoim kanale, a dziś znów nie będzie retro. Dziś tak naprawdę pomówimy sobie o możliwościach, jakie stwarza Harmony OS w smartfonach od Huawei'a. A mianowicie dzięki Harmony OS możemy mieć natywne wsparcie usług Google'a i bez problemu i bez żadnych emulacji korzystać sobie ze sklepu Play oraz wszystkich aplikacji, prawie wszystkich aplikacji, które pod ten sklep podchodzą. Ja więc nie przedłużając, zaczynajmy. Jak widzicie tutaj na obrazku obok, mam zainstalowane najnowsze Harmony OS 4.0 na swoim Mate 50 Pro. Zrobiłem to przy pomocy osoby, która prowadzi sobie kanał na aplikacji Telegram, link zostawiam tam w opisie tego filmu. Ta osoba pomogła mi zdalnie ogarnąć tutaj kwestię przejścia z Androida na Harmony OS. Dzięki wiedzy i możliwościach tej osoby mogliśmy przebrandować jakby ten smartfon, który jest z edycji europejskiej na taką, która będzie wykrywana jako chińska, dzięki czemu udało się to Harmony OS zainstalować. Nie będzie to w żadnym wypadku tutorial, będzie to jedynie omówienie tego, jak to wygląda, z czym to się je i czy warto, moim zdaniem. Oczywiście to jest subiektywne, każdy może mieć własne. No i generalnie, jeżeli byście chcieli coś takiego zrobić, no to jest to usługa, od razu mówię, płatna. Gość, który wykonuje taką czynność, bierze sobie jednorazowo 50 baksów płatne PayPalem. Jeżeli więc dla was to jest za dużo, no to temat jakby się w tym momencie wyczerpał. Natomiast jeżeli nadal jesteście zainteresowani, posłuchajcie, jak ja to widzę i jak mi się z tym żyje. A żyje mi się z tym już przeszło 2 tygodnie. Generalnie ja jestem, mogę powiedzieć, zadowolony, aczkolwiek są pewne niuanse, które jeszcze wymagają delikatnego dopracowania. Generalnie, jeżeli chodzi o sam ekosystem, jeżeli ktoś jest obeznany w EMUI od Huawei'a, no to będzie się czuł jak w domu. Zasadniczo te systemy niewiele się od siebie różnią, jeżeli w ogóle ja osobiście jakichś specjalnych, wielkich różnic nie zauważyłem. Generalnie spersonalizowałem go sobie dokładnie tak samo, jak miałem wcześniej i wszystko mam tak, jak miałem. Co za tym idzie, tutaj nie wiem, pewnie są jakieś zmiany, te zmiany będą mniej lub bardziej kosmetyczne. Natomiast ja tych zmian osobiście nie odczułem, ani na minus, ani na plus. Po prostu jest tak samo ok. Jeżeli chodzi o same usługi Google'a, no to jak widzicie tutaj z boku, bądź już zdążyliście zauważyć, mamy tutaj natywnie zainstalowany sklep Play, nie mamy tutaj żadnej emulacji G-Space czy też G-Box. Wszystko nam działa natywnie, wszystkie aplikacje możemy sobie instalować, logujemy się do swojego konta Google, działa Gmail, działają mapy, działa prawie wszystko. A mówię prawie dlatego, że nie działa nadal Android Auto i nie działa aplikacja McDonald's. Przy czym z tym drugim ponoć coś się ma zmienić, bo podobno McDonald's jest w trakcie uzgadniania warunków supportu poprzez Harmony OS właśnie tejże aplikacji. Co za tym idzie, na dniach, na tygodniach, na miesiącach, nie wiem jaki to ma priorytet, ma się to zmienić i aplikacja McDonalda ma bez problemu działać. I generalnie co, no ktoś by mógł powiedzieć, no okej, no ale ja mam to samo na G-Space czy G-Box, więc po co mi to? Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą kwestię przejścia na Harmony OS, no to mamy kilka takich niewątpliwych plusów. Pierwszym niewątpliwym plusem jest fakt, że no mamy tę aplikację natywnie, co za tym idzie, nie ma żadnych ekranów przed ekranami, nic się nie ładuje w tle, nic tam nie rzęsi, nic tam nie drenuje baterii, ponad to, co faktycznie użytkujemy. Aplikacje uruchamiają się przynajmniej raz szybciej, działa to fajnie, przez cały okres czasu, kiedy to użytkuję, nie miałem żadnego problemu z żadną aplikacją, aktualizują się bez problemu przez Google Sklep i wszystko fajnie tutaj śmiga. Jeżeli chodzi o kwestie samych aplikacji bankowych, no to mogę powiedzieć tylko o tych, które osobiście użytkuję. A mianowicie, jeżeli chodzi o PeoPay z Pekao S.A., działa bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o Santander, działa bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o mBank, również działa bez żadnego problemu. Nie mamy tutaj płatności portfelem Google'a, więc GPay jakby nam nie zadziała. Natomiast bez problemu płacimy zbliżeniowo blikiem.
W przypadku moim, używam sobie do tego celu aplikacji mBanku, mam uruchomione płacenie zbliżeniowe blikiem, płacę tak samo jak każdy inny, każdym innym smartfonem i sobie osobiście chwalę. Jeżeli chodzi o dodatkowe plusy, mam odczucie, że bateria trzyma ciut lepiej. Nie są to jakieś fenomenalne, rekordowe tematy, że tu Wam trzymał dzień, a tu Wam wytrzymuje dwa dni. Nie, ale to jest raczej bardziej kwestia tam godziny, dwie w plus. Jeżeli się nad tym skupisz i potestujesz wystarczająco długo, to odczujesz tę poprawę, natomiast nie jest ona jakaś rozwalająca. Co dalej? Co mógłbym jeszcze powiedzieć na temat całości? Nie wiem, co się stało, nie wiem, na jakiej zasadzie pewne aplikacje działają w Huawei'u, natomiast mega, ale to naprawdę mega, mega zaskoczeniem dla mnie były aplikacje do obróbki wideo. Ci, którzy oglądają wystarczająco długo i uważnie kanał, wiedzą, że większość wideo, które dla Was nagrywam i uploaduję na kanał, obrabiam i montuję na smartfonie. Co za tym idzie? Kurde, po instalacji Harmony OS przeżyłem mega, mega pozytywny szok. Montaż i obróbka wideo, samo renderowanie tego materiału trwa dwukrotnie krócej niż na MUI z Androidem. Nie wiem, co się tutaj od Janie pawliło, ale autentycznie masakra. Jest mega fajnie i szybko. Telefon się przy tym nie grzeje bardziej niż wcześniej, więc no gdzieś tutaj coś po drodze poszło nie tak. A zarówno na MUI, jak i teraz na Harmony OS testowałem kilka różnych aplikacji. To nie jest tak, że jedna i akurat tam gdzieś była jakaś zabugowana. Testowałem kilka różnych, m.in. Yocat czy Power Director i wszystkie działają szybciej, sprawniej i bardziej responsywnie na Harmony OS. Ponadto, jeżeli chodzi o kwestie foto, wideo, nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o kwestię użytkową, jak już wcześniej wspomniałem, dla mnie osobiście to są te same systemy operacyjne z tą różnicą, że tutaj Google mamy natywnie. I generalnie jestem z tego zadowolony. Więc cóż mogę rzec? Jeżeli macie ochotę sobie przejść na Harmony OS, no to możecie to dzisiaj zrobić. Natomiast nie wspomniałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, która dla wielu może być tak naprawdę decydującym czynnikiem. A mianowicie w smartfonach od Huawei'a P60, Mate 60 oraz Mate 50 Pro nie będziemy mieli aktualizacji over the air. OTA w tym momencie nie działa. W momencie, kiedy przechodzimy na Harmony OS, nie wymusimy aktualizacji poprzez chmurę. I tak na dobrą skalę podejrzewam, że dopóki nic się w temacie nie zmieni, no to jeżeli byśmy chcieli zaktualizować na nowsze Harmony, no to musielibyśmy pana z Telegramu poprosić ponownie o przysługę aktualizacji tego softu. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowników Mate 30 Pro, Mate 40 Pro, P40 Pro, to aktualizacje over the air działają bez problemu. Więc jeżeli macie taki smartfon, no to możecie sobie skorzystać z tej metody, a następnie mieć normalne aktualizacje jak w każdym innym smartfonie. Więc no, to na pewno na plus dla starszych modeli, no i na minus dla nowszych. Mnie to osobiście nie przeszkadza. Podejrzewam, że tak naprawdę zainteresuję się tematem w momencie, jak wyjdzie Harmony OS 5 i wtedy będę myślał, wtedy już być może będzie bez problemu OTA dostępna i dla tych modeli. Na ten moment jest mi z tym jak najbardziej dobrze. Nie martwię się, nie boli mnie fakt, że nie będę dostawał miesięcznych poprawek zabezpieczeń. Szczerze powiedziawszy, od zawsze używam zewnętrznych antywirusów również w Androidach. Więc dla mnie to nie jest jakiś większy problem, a z drugiej strony wolę mieć tak i natywne usługi Google'a, gdzie te aplikacje wszystkie sobie używam natywnie, aniżeli robić to poprzez G-Space czy G-Box, ponieważ są to aplikacje zewnętrzne, nigdy nie wiemy, gdzie te dane tak naprawdę trafiają. Używając aplikacji bankowych, używając innych aplikacji, no nie mamy nigdy gwarancji, że no, będzie to ciągle gdzieś tam chronione i nieudostępniane dalej. Mało z tego, w najnowszych aktualizacjach G-Boxa na przykład dostajesz informację, że twoje zdjęcia ze smartfona prywatne są tylko i wyłącznie w momencie, kiedy subskrybujesz wersję Pro. W momencie, kiedy
Masz zwykłą, darmową wersję, gdy nie masz żadnej gwarancji, że te twoje dane, te twoje zdjęcia, te twoje multimedia będą cały czas tylko i wyłącznie twoje. Co za tym idzie, dla mnie osobiście używanie tego typu aplikacji na ten moment troszkę deklasuje te aplikacje. No i cieszę się, że mam jak mam i przy tym na ten moment będę chciał zostać. I cóż, na koniec słowa mi podsumowania. No, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, biorąc pod uwagę, że jest to głównie kanał poświęcony laptopom retro, cóż, śmiało możesz rozważyć subskrypcję, będzie mi na pewno bardzo miło i pomoże mi to nabrać dodatkowych mocy przerobowych, żeby rozwijać ciągle ten kanał. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć. We'll be right back.